Dzień dobry, kochani. Sabina Wolter, Love Intimacy Coach, wasza siostra i przewodniczka oraz wsparcie na drodze do cielesności, kobiecości, korzystania z cielesnego potencjału, seksualności. No i tego, czego życzę na każdym moim odcinku na koniec, czyli soczystości i niemyślności. No i nawigujmy po relacjach i po emocjach, jakie łączą się z tymi aspektami, i tu mogę was wesprzeć. A dzisiaj ze mną Paulina Żukowska, która dla mnie sama była kiedyś wsparciem. Czymś, co było dla mnie tak niezrozumiałe, że aż koniecznie musiałam w to wejść i to tak naprawdę bardzo głęboko, żeby to poznać. Zafascynowało mnie to i dzisiaj po prostu się niesamowicie cieszę na tę rozmowę. Tym bardziej, że tę dyscyplinę, na której pracuje Paulina, którą się wspomaga, to też wymieniłam jako jedną z takich najfajniejszych metod i podejść do pracy terapeutyczno-duchowej dla siebie samej. Odcinek jest w rogu filmu, rogu wideo, będziecie mogli się do niego odwołać. Tam polecam te swoje właśnie taką swoją subiektywną listę takich rzeczy. A Paulina jest właśnie tą osobą, którą w tamtym wideo polecam. I zgodziła się na to, żeby dzisiaj ze mną pogadać. I no, nie przedłużajmy. Paulina, dzień dobry, witaj. Ale się jaram na maksa, tym już tak od tygodnia czekam na tą rozmowę. Więc ja pracowałam z tobą najpierw, ty pracowałaś ze mną później. I to jest tak niesamowite, jak kiedy puszczamy, to poznajemy te właściwe osoby, nie? Które idą w podobnym kierunku, które normalizują nam, że te pragnienia, które mamy, są normalne, nie? Że to, czego ja chcę, to dokąd idę, jest totalnie naturalne. Więc się na maksa cieszę na tą rozmowę. Bo to, co robisz, jakby ten drive, który ty masz, jest bardzo podobny energetycznie do tego, który mi towarzyszy, więc ja się cieszę, że No i mam to okazję jest, tego doświadczyć. tak, to jest to coś, co swój pozna swego, po prostu. Więc ja naprawdę wiedziałam, co robię. Zresztą kieruję się moją intuicją i ona mi po prostu wrzeszczała: zaproś ją do tego YouTube'a i zróbcie to razem, bo będzie fajnie. Więc tak robię. W każdym razie, moi drodzy, Paulina jest osobą, która przez ponad 30 lat była naprawdę zamrożona we własnej głowie, która w swojej pracy obecnie łączy te dwa światy. Umysłu, czyli mindsetu, oraz tej duchowości, tych praktyk energetyczno-duchowych. I pomaga przede wszystkim kobietom w tym, żeby znaleźć swój kompas wewnętrzny. Coś, co Paulina bardzo pięknie też przedstawiła, to to, że ona sama z tym miała dosyć duże wyzwanie do przejścia i jak go znalazła i zaczęła używać tego narzędzia, które jej w tym pomaga, to od tego momentu już odwrotu nie było. I Paulina korzysta z grafów Human Design. I dzięki temu pomaga w pracy z cieniem, z podświadomością, z przekonaniami, które mogą być bardzo ograniczające. Zadaje mega trafne pytania po to, żeby niejako otwartych zaprosić, trochę opornych zmusić do autorefleksji i robi to robotę. Naprawdę robi to robotę. I mogłabym powiedzieć też właśnie, że tak duchowo i tak energetycznie naprawdę czuję w Paulinę siostrę i to powołanie, które ona w sobie ma. Też zdecydowanie płynie w moich żyłach. I może tym wstępem właśnie chciałam od razu przejść do pierwszego pytania, jakie mam do ciebie, Paulina. No właśnie, 30 lat w głowie, w takim określonym jakimś mindsetzie, zanim zeszłaś właśnie do swojego ciała, do swojej intuicji. Co musiało się stać? Co musiało się wydarzyć? Co poprzedzało to coś, że dzisiaj jesteś tą osobą, która oferuje i służy właśnie tym? Co zrobiło ciebie tobą? Ciebie, jak to powiedzieć? Ach, w komentarzach mi powiecie. Czy my to możemy przeklinać? Czy nas zbanują? Ja edytuję, znaczy ja, mój zespół edytuje, to jest mój kanał, więc przeklinaj sobie, ile chcesz. Jocha, no ej, no, come on, to nie jest CNN. Moja historia, jakby co się musiało wydarzyć, bo to jest dużo, dużo rzeczy w jednym pytaniu. U mnie było to tak, że ja podążałam tym rytmem, którym chyba wszyscy podążamy, albo przynajmniej ta spora większość z nas, która nie trafia na takie środowisko, albo nie trafia na takie osoby, które są tymi ekspanderami, nie? Które pokazują tą drugą stronę medalu, ten inny świat. I ja nie miałam takich okazji. Ja zawsze gdzieś byłam bardzo dociekliwa, zadawałam dużo pytań, byłam bardzo świadoma tego. Gdzieś inni rozmawiali, wiesz, o takich powierzchownych rzeczach, o pierdołach. A ja zawsze byłam tą osobą, która chciała wejść, tak wiesz, poziom głębiej, i to sprawiało, że byłam mocno nierozumiana, gdzieś takim trochę filozofem w tym świecie ludzi, którzy się bawią. To nie oznacza, że ja się nie bawiłam, tylko ja po prostu miałam potrzebę eksplorowania tego świata, swojej psychiki na zupełnie innym poziomie niż ludzie, którzy mnie otaczali.
I często też przez to czułam się samotna, ale nie czułam, że to jest niewłaściwe. To było po prostu moje. I to było coś takiego, za co jestem mega wdzięczna, że nic nie było w stanie tego we mnie stłamsić i zabić. Super. Coś, co mi towarzyszyło. I faktycznie jest to w nas mocno wzmacniane przez szkołę. Nie, nie popełniaj błędów, idź pod klucz, zastanów się, przemyśl, rozkmin to, pobądź sobie z tym. I to wszystko było tak na poziomie racjonalizacji i logiki. I ja większość tych decyzji, no bo nie znałam innej opcji, tak jak wiele z nas nie ma tej opcji, więc rozkminiałam, analizowałam, zastanawiałam się, no tylko gówno mi to dawało, no bo każda decyzja była albo pod tak dużą presją, by mi się żygać chciało i musiałam podjąć jakąś decyzję, no bo jakąś trzeba było podjąć i nie miałam żadnych narzędzi, nie wiedziałam, że można w ogóle podejmować decyzję inaczej, że moja głowa nie jest najlepszym pomysłem do tego, żeby się kontaktować z tym, co jest dla mnie właściwe, bo tam jest dużo syfu. I próbowałam to sobie wszystko wykminić, ale jak już nie dawałam rady, no to pytałam wszystkich innych o zdanie i to było chyba jeszcze gorsze, bo każdy miał inną wersję tego, co wiesz, dla mnie jest właściwe, co powinnam zrobić, jaka powinnam być, co nie jest naturalne, co nie jest właściwe, co nie jest dobre. No i my tak sobie do tego koszyczka, kształtując tą naszą tożsamość, zbieramy te rzeczy. Tego, jakie mamy być, jakie powinnyśmy być, co jest dobre, co jest złe. No i tą naszą naturę chowamy do tego cienia, nie? To są te rzeczy, które nas warunkują, które sprawiają, że ja dochodząc do trzydziestki przestaję być tak właściwie tą osobą, którą przyszłam tu być. Często się mówi o tym, kiedy się z tym spotkałam, takim złotym Buddą, który pokrywa się kurzem, nie? Zbieramy te warstwy, zbieramy i u mnie był taki moment około trzydziestki, że ja, to pytanie było wcześniej już, ale około trzydziestki ono zaczęło dzwonić. Gdzie się kończę ja, gdzie zaczyna świat? Gdzie jest ta granica, gdzie ktoś może mi powiedzieć, że ej, to nie jest dobre, właściwe, ale co to znaczy dobre, właściwe, dla kogo? Nie miałam takich pytań, nie miałam narzędzi, nie, do tego, żeby sobie nawet lepsze pytania zadawać. Chciałam tylko, że jest we mnie ten problem, to wyzwanie, jakby gdzie jest to moje wewnętrzne prowadzenie, o co mi chodzi, czym mam się kierować, gdzie się kończy ja, gdzie zaczyna się drugi człowiek i jego wpływ na mnie. I z biegiem czasu, ja też kończyłam studia kognitywistyczne, więc dużo neuro, psychologii, takich rzeczy związanych z umysłem, więc to rozumienie, jak on działa i tego, jak my gdzieś te obcujemy w tym świecie, nie? Jak on jest skonstruowany, to było jedyne, co znałam. I tak naprawdę musiało dojść do tego, że ja w którymś momencie trochę świat za mnie podjął decyzję, wszechświat za mnie podjął tą decyzję. I to był taki moment, kiedy ja straciłam swoją posadę na etacie i ja chciałam się z nim pożegnać wcześniej, ale wtedy nie miałam jeszcze jaj, żeby to zrobić. I wszechświat powiedział, okej, chcesz? To proszę, uwalniam cię od Masz. tego, czego nie chcesz, nie? Nie chciałaś. A ja miałam takie, ale co ja mam teraz zrobić? I to był dla mnie taki punkt, kiedy mi się zawaliło to, co było najbardziej stabilne. I ja zaczęłam od tego punktu szukać, tylko to było znowu sinusoida, bo poszłam w bardzo duchowy mentoring, wiesz, anioły, fruwanie, channelingi i miałam takie, ja pierdolę, jak to tak wygląda, to ja w ogóle nie mam pojęcia, o co chodzi. Potem z kolei weszłam w bardzo strategiczne rzeczy, nie? Ziemia, konkrety i nie mogłam sobie znaleźć miejsca. I tak gdzieś to dojrzewało we mnie to tej dużej świadomości, ja po prostu byłam głodna szukania odpowiedzi i narzędzi. I zaczęłam dochodzić do tego, że ja od szyi w dół jakby jestem, wiesz, odcięta, nie? Ja nie znam swojego ciała, potrafię nazwać pięć, może sześć emocji, a ich mamy przecież multum, nie? Koło emocji, wystarczy sobie odpalić i zobaczyć, wow, nie? Tego jest tyle. I od tego momentu ja zaczęłam łączyć kropki tego, że o, jakby jest coś więcej niż głowa, o, jest moje ciało, które ma jakieś informacje, o, są moje emocje, z których się mogę czegoś nauczyć, o, jest tak, że i ja pytam innych Intuicja. pytań, dlatego że nie chcę wziąć odpowiedzialności za swoje decyzje. I to już potem poszło lawiną. Byłam długo w takim przestoju, i potem któregoś dnia po prostu spadło Human Design. I nie potrafię tego wyjaśnić, po prostu przyszło, powiedziało Human Design, go. I tak się to zaczęło, ale ta droga była pokrętna i trochę wybrana za mnie. I bardzo bym chciała, żeby jednak ludzie mieli ten wybór, że zanim coś zdecyduje za nich, to żeby oni mogli zareagować wcześniej, nie? Przygotować się, zbudować te fundamenty, żeby coś nie przejęło kontroli nad ich życiem, tylko żeby oni byli sprawczy.
Także Tak. to tak u mnie wygląda. To jest długa droga, ale to bardzo piękna odpowiedź i ta historia jest naładowana dokładnie tym, z czym, kurczę, no mierzą się chyba wszystkie moje klientki i wszyscy moi klienci. My do pewnego czasu myślimy, że robimy dobrze i myślimy, że postępujemy dobrze i mało tego, chwalimy się za to i przecież jest tak trudno, więc to jest, cholera jasna, chwalebne, nie? Jestem zajęta ciągle, jestem zmęczona, zobacz ile pracuję i staram się, i poświęcam, i ogarniam, i w ogóle. A prawda jest taka, że w pewnym momencie trzeba już przyjąć na klatę, że sorry, ale intelekt i rozum to jest najbardziej rozbudowany system wyparcia ever. I najskuteczniejszy. Po prostu nie ma lepszego sposobu na to, żeby przejść przez coś, co jest nieznośnie trudne, i odciąć się od tego po prostu. Tylko potem to goni. No właśnie, zepchnięte do cienia, potem po prostu wyciąga te swoje macki, które okazują się niczym innym jak często wołaniem wewnętrznego dziecka o uwagę albo szukaniem odpowiedzi na to, z kolei no, to pytanie, które ty zadałaś odnośnie do siebie właśnie, gdzie ja, gdzie świat? Tym moim pytaniem, które mnie zwaliło z nóg osobiście, ja pamiętam to, ja miałam 33 lata i pierwszy raz usłyszałam, jak ktoś się mnie pyta, a czego ty chcesz? A no. Ja pierdolę, ja byłam po prostu zwalona z nóg, nie mi kapcie spadły i ja? Jakby serio? I moją pierwszą odpowiedź, no ja bym chciała, żeby wszyscy byli szczęśliwi. I ta osoba, jak się na mnie spojrzała, ty się słyszysz? Ja mówię, żeby co? No żebym, no żebym, żebym... I padły wtedy już rzeczy, które musiały się nazwać, żebym ja czuła się zadowolona, żebym ja czuła się bezpiecznie i przede wszystkim, żebym ja czuła się zaakceptowana i zauważona. Więc to był taki rodzaj inwestowania sobie w relacje, po to, żebym ja mogła zwrotnie w to dostać, ale paradoksalnie wykluczając ludzi z tej relacji, bo oni mnie nie prosili. Ale to znowu, to jest taki rodzaj części kobiecego rodzaju manipulowania. I to jest zawsze w dobrej intencji. To jest najgorsze. To jest To zawsze jest w też dobrej kwestia intencji. tego trochę, że my się nie pytamy, czego potrzebujemy same, nie, tego też się uczymy. I dla mnie takim pytaniem, które ja porzuciłam, z którym też się musiałam skonfrontować, jest, co ja o tym myślę. W sensie, jakie jest moje zdanie na temat tego, co się dzieje ze mną, dookoła mnie. I jak do mnie to doszło, też po 30, to miałam takie, ja pierdolę, co ja o tym, jakie ja mam zdanie? Wow. I się okazało, że trzeba było zrobić porządki, bo mi się często wydawało, mam zdanie na jakiś temat, ale to jest tak, jak ci ktoś mówi, obejrzyj ten film, ty mówisz, okej, zapamiętam, a po pół roku dzwonisz i mówisz, ej, pamiętasz ten film, co mi polecałaś? Przypomnij, bo mi się wydawało, że zapamiętam. I to było też dla mnie takim pytaniem, że o, okej, tu trzeba wrócić do podstaw tego, że nasza tożsamość jednak kształtuje się w oparciu o relacje z innymi, nie? Z rodzicami, potem w szkole, potem nasz partner, a ja w relacji do siebie, kim jestem? Bo też jak ludzie na przykład tracą pracę, czy zmieniają drogę zawodową, to mają takie poczucie, kim ja jestem bez tego? No właśnie. O co mi chodzi, nie? Ja nie znam siebie bez mojego partnera, bez mojej pracy i nagle się Tej okazuje, że tożsamości, nie? Tej wyrobionej. To bardzo mocno jakby potwierdza historię głównie kobiet, z którymi pracuję, bo bardzo ogromna część kobiet, z którymi pracuję, to są panie 65+. I one naprawdę, jak nikt inny, to jest ogromna grupa, która podziela dokładnie to, co teraz wspomniałaś. Dziecko jedno, drugie, trzecie i oni już wyszli z domu. Mąż jeden, drugi i no okej, okay, no jakoś tam to jest. Jestem już po pracy, nie? I nie jestem już jakby matką. Nie definiuję się już do końca jako żona. Nie jestem już stanowiskiem, którym zajmowałam. Kim ja jestem? To jest tak obciążające. Jest tak obciążające, że po prostu załamuje i to jest dobrze, bo to jest piękny rodzaj destrukcji. W końcu można faktycznie rzeczywiście zdjąć te wszystkie warstwy innych historii na sobie i zadać sobie pytanie, no właśnie, kim ja jestem? Kim ja chcę zostać? Co chcę przeżywać? Co ja chcę czuć w zasadzie? Jakie doświadczenia budować, zbierać? To są duże rzeczy. I tu wiesz co, bym chciała tak płynnie przejść do pytania. Gdybyś miała tak to wyjaśnić pokrótce, no właśnie, jak to twoje główne narzędzie w połączeniu też z twoim intuicyjnym prowadzeniem, human design, jak to może pomóc nie tylko w odpowiedziach na takie pytania, ale też w kierowaniu się na takie pytania, które mogą nam pomagać wzrastać już samym? Jak to czujesz?
dla mnie human design pokazało mi w ogóle całą tą warstwę energetyczną, nie? I w ogóle dla mnie ta kwestia tego, kim ja jestem i tego, że ja mogę wybrać w każdym momencie życia, kim jestem, to było taki game changer trochę, nie? Że ja mogę zmienić to, kim jestem w każdej chwili. Jest coś, do czego jestem przywiązana, coś, co wzmacniałam przez lata, ale ja mogę wybrać. I jak ja zaczęłam pracować z Human Design i zaczęłam najpierw to sprawdzać na sobie, bo Human Design to jest eksperyment. Było dla mnie taką super rzeczą, która gdzieś przyszła razem z tym, że to nie jest kolejna rzecz, ona oczywiście może, ale dla mnie to nie była kolejna rzecz, która karmi moją głowę, tylko to była rzecz, która pokazała mi na samym początku, jak z tym pracowałam, bo teraz pracuję z tym inaczej. Wtedy się skupiałam na zasobach, na talentach, na darach, na tym właśnie, jakie mam centra energetyczne, co one robią, co one mówią mi na przykład o moim kierunku, o miłości, o tożsamości, o moich emocjach, o moich lękach, o mojej intuicji, o moim drive'ie, o presji, o stresie, o overthinkingu, o tym, gdzie inni ludzie na mnie wpływają. Tam jest masa różnych informacji, z których możemy skorzystać. Tylko ja zaczęłam z tym pracować pod takim kątem, że w głowie już byłam. I Human Design nie jest stricte nauką, no bo to nie jest coś takiego, co tak klasyfikujemy. I tutaj trzeba mieć, tak jak przy astrologii, czy tak jak przy Reiki, czy przy innych rzeczach, mam wrażenie, bardzo otwartą głowę na to, żeby zobaczyć inną perspektywę, z którą ja się mogę nie zgadzać, której mogę nie znać, której mogę nie rozumieć. Tylko, że my w tych takich sytuacjach, które są niekomfortowe, które są inne, które są trochę edgy i nas wypychają z tego, w czym byłyśmy, a Human Design zdecydowanie to robi, bo wypycha cię w taką stronę i przegina cię w taką stronę, której nie jesteś w stanie czasami nawet złapać, nie? Zrozumieć. To nie jest takie namacalne. Nie chcesz być tym czymś, o czym mówi graf. Ja też to doświadczałam podczas odczytu. Ale też Human Design mówi o tym, że właśnie my mamy być, nie? Że w życiu Tak. chodzi o bycie. Ja pamiętam taką sytuację, jak mi kiedyś ktoś zadał pytanie, jak się fiksowałam na misji życiowej, a co jakby nie było tej misji, co jakbyś nie znalazła i miała po prostu być człowiekiem w świecie. Jak to kurwa, nie mam misji? Jak to nie mam celu? No właśnie, a jakby Tak. jest trudno to sobie wyobrazić, co jakbyśmy po prostu mieli sobie być, dryfować, nie? Że to jest też taką rzeczą, której my zapominamy, bo my chcemy zawsze to tam transakcyjnie, nie? Że to musi być coś, że ja muszę mieć z tego jakąś korzyść. I Human Design jakby pozwoliło mi zobaczyć moje najmocniejsze strony, nie moje zasoby, to, że mam to ogromne połączenie z intuicją, bo patrzyłam sobie, jakie centra mam zdefiniowane, popatrzyłam, jak to pracuje w moim życiu, dowiedziałam się bardzo dużo o moich emocjach, dostałam też narzędzia do tego, jak z tymi emocjami pracować. Zobaczyłam, że głos jest moim zasobem i to dużym, i czułam to gdzieś, ale też nie potrafiłam tego ukierunkować, że w jakim sensie. I na przykład w moim przypadku to jest opowiadanie historii. To jest jedna z takich rzeczy, które są, no, czymś takim, co ja wnoszę, nie, do świata. I najpierw zaczęłam eksperymentować na sobie i sprawdzać, bo Human Design mówi: OK, to jest twój blueprint, twoja mapa energetyczna. Ona ci mówi o tym, jak podejmować decyzje, jaki kostium masz na to wcielenie, jakie masz twoje zasoby i talenty, gdzie mieszka twoje warunkowanie, gdzie mieszka twój cień. To jest trochę ta druga strona medalu. Ale weź to i zrób eksperyment. Zagraj tym. Nie? I weź to w użycie i zobacz, jakie to jest. I to nie jest religia, nie? To nie każe ci wierzyć w cokolwiek, tylko mówi, jeżeli to rezonuje, weź, sprawdź, przetestuj to na sobie. W najgorszym wypadku się czegoś nauczysz, nie? Czegoś się dowiesz, ale nie bierz tego na logikę. I masę osób, kiedy zaczyna pracę z Human Design, bierze sobie to, o, mam zdefiniowane gardło, więc jestem zajebista w mówienie. No ale to dlaczego? No właśnie. Tak, ale to dlaczego nie mogę na przykład komunikować swoich potrzeb, albo dlaczego nie mogę ruszyć z tym podcastem i tak dalej. I ja zaczęłam tak kminić, że okej, Human Design mogę wykorzystać do wielu rzeczy, bo robimy i odczyty związkowe, i robimy indywidualne, i robimy to, jak nasi rodzice na nas wpływają, nie? I robimy nasze własne, tylko dla mnie po takich kilku ładnych miesiącach pracy to było, coś tam było nie do końca. I wszyscy się fiksowali na tych talentach i zasobach, a do mnie doszło, że mówię, kurwa, no ale żeby dojść do tych talentów i zasobów, i darów, i w ogóle, Jest. to przecież tam jest masa w tych nieuświadomionych mechanizmów, ego, cienia, tych rzeczy, które ja schowałam, które przykryłam, to żeby się do tego dokopać i żeby w ogóle zobaczyć to, bo jak ja komuś mówię, masz tak, to ktoś powie, super fajnie, i co dalej z tym zrobić? No ja mówię, co zrobić, a ktoś mówi, nie działa. No bo Jest. jest ta druga strona mocy. Więc ja
słucham tego prowadzenia i tego, jakie pytania do mnie spływają, kiedy słucham klienta i kiedy w ogóle pracuję z kimś. Ja bardzo głęboko słyszę pod tym, co ktoś do mnie mówi, słyszę jeszcze jedną warstwę. Nie Tak. potrafię tego wytłumaczyć. Jakby ten, kto będzie to gdzieś rezonował z tym, to zczai. I ja słyszę, co jest pod spodem tego, co ktoś naprawdę chce powiedzieć, i zadając te pytania, jestem w stanie wydobyć tą autentyczność. To, co jest tak naprawdę skitrane, schowane gdzieś, wyparte z jednej strony, a z drugiej ja też wiem, na jakich zasobach ja się opieram, nie? W czym ja jestem dobra. I to mi pomogło to bardzo mocno wzmocnić u siebie. Więc kiedy ja mam po drugiej stronie osobę i widzę też jej graf, ja na bazie tego grafu potrafię jej zadać naprawdę w punkt pytanie. My oszczędzamy zajebiście dużo czasu. I to mi powiedziała klientka jakiś czas temu, że 4 sesje ze mną zaoszczędziły jej 2 lata terapii. To jest kontrowersyjny pogląd, ale z drugiej strony też powiedziała, jakby potrafiła powiedzieć dlaczego. Bo słuchaj, ty spojrzałaś na mój graf i powiedziałaś, że ja mam taki lęk, tu mam people pleasing, tu się dzieje to, kurwa, totalnie to się dzieje. I teraz możemy przejść od razu do tego, jeżeli mam osobę, która chce pracować, jak z tym pracować. I human design też daje ci narzędzia, nie? Daje ci pytania, daje ci wiedzę, daje ci język, żeby nazwać, co się z tobą dzieje, ale też daje ci narzędzia do tego, bo to jest narzędzie do samopoznania, które łączy wiele różnych rzeczy, ale pracując z nim, ja mogę siebie poznać na tak wielu wymiarach i zyskać tak dużą też akceptację innych ludzi, tej ich inności, tego, jaki oni wnoszą w ogóle mikrokosmos swój do tego wszystkiego, że wiele moich klientek zaczęło patrzeć na swoich partnerów, rodziców, bliskich z zupełnie innej perspektywy, bo zobaczyły, że to, co mnie triggeruje, to jest jedno, ale że to są mikrokosmosy, które też ja mogę chcieć poznać. I No, na ja to. to mogę to potwierdzić właśnie z moim przykładem, gdzie zdecydowałam się u ciebie na taką wspólną sesję z Pawłem, z moim mężem. I jak myśmy usłyszeli właśnie, że my mamy podobny sposób, no, i ja, i on mamy tę samą postawę w grafach, czyli czekamy na zaproszenie i odpowiadamy na zaproszenie. I dla nas to było takie game changer, bo o ile ja jestem rewelacyjna w komunikowaniu moich potrzeb, w nazywaniu moich emocji, w ogóle jestem dobra w komunikacji, no hello. I to naprawdę zajebiście. Ja mu tłumaczyłam, ja bym chciała, żebyś ty wyszedł z inicjatywą, ja bym chciała, żebyś ty mnie do czegoś zaprosił, ja bardzo chcę się poczuć kobieco przy mężczyźnie, który bierze mnie w ramiona i po prostu coś robi. I on niby próbował, ale on do końca nie wie. I on się mnie pytał, no ale powiedz mi jak, no ale jak ja mam to zrobić i w ogóle. I my się tak mijaliśmy w tym wszystkim i nam potem, jak nam to nazwałaś właśnie, to było takie, o! I jak nas teraz łapie taka sytuacja, takiej zawiechy chwilowej, to ja mam takie, czy ty czekasz na mnie? Czy ty czekasz na mnie? A, to okej, okay, to jest to, okej. Okay. Wtedy już po prostu wiemy, co z tym robić. Nie? To jest jeden naprawdę z wielu różnych fajnych przykładów. Myślę, że human design, tak jak też odnajduję to też w mojej pracy właśnie, że chodzi o to, żeby zagłębić się właśnie w ten swój taki wewnętrzny, no właśnie ten swój wewnętrzny mikrokosmos, poznać go dobrze i zobaczyć właśnie, co ja w zasadzie w sobie mam, jak to mną steruje i czy ja pozwalam na to, żeby to mnie po prostu nosiło, czy ja z kolei się z tym zaprzyjaźniam i ciągnę z tego wtedy, kiedy to jest dla mnie wskazane. Znaczy niekoniecznie, że kiedy jest przyjemnie, ale kiedy jest to dla mnie wskazane, czy z kolei mi to szkodzi i może warto, żebym zbudowała sobie wokół tego takie poletko akceptacji i zgody na to, że ja to po prostu mam, ale też nie dawała temu dojść do steru, bo jednak mi to tak, no po co, bo to tylko po prostu idzie tak spiralą spierdolenia w dół. Ja używam do tego hipnozy i metody RTT, elementów ustawień, też pracy z cieniem i w ogóle. Ty używasz do tego human design, tu jest graf, tu są te właśnie mega błyskotliwe pytania. Ale prawda jest taka, jakiekolwiek narzędzie się wybierze, to najważniejsze, żeby tak naprawdę kierować te wszystkie właśnie pytania i tą uwagę do siebie i tak wczuć się, no właśnie, czy to jest moje, czy może jednak kogoś innego? Albo w ogóle, czy ja sobie coś powtarzam z kultury, czym nasiąknęłam, bo wydaje mi się, że tak powinno być? Czy faktycznie jakby realizuję to coś, co ma być tym czymś moim? I jednocześnie, a gdybym nie miała żadnej szansy na realizację tego, to czy pozwalam sobie też czuć się wartościową, kochaną istotą bez swojej tożsamości budowanej na osiągnięciach w ogóle?
Także to są mega ciekawe rzeczy właśnie. I chyba bym chciała się ciebie spytać może jeszcze tym, w czym się zajmujesz, i też poprzez interakcje z ludźmi, z jakimi masz do czynienia, ale też z takimi, z jakimi na pewno nigdy nie będziesz miała do czynienia, bo no nie oszukujmy się, znamy to. To co czujesz, że jest tym czymś, co naprawdę bardzo byś chciała, żeby ludzie przyjęli? Żeby wzięli jako taką naprawdę ważną lekcję dla siebie albo narzędzie do swojego takiego koszyka pod tytułem rozwój, jak ja mogę tam sobie z tym kierować. Co jest tym czymś, co bardzo byś chciała, żeby ludzie po prostu wzięli, przyjęli, robili, praktykowali? No ja patrzę na tą trochę mało sexy część, no bo ja się jednak skupiam na grafie przez pryzmat cienia i tej pracy z tożsamością, więc to jest taka surowa i brudna praca. I O to tak. myślę, że też jest takie ciekawe, że to jest przeciwwaga do tego całego pluszowego rozwoju, to tak nazywam, nie? Tego pracy ze światłem. Nie ma, jakby nie ma w tym nic złego, ale jak my się tylko rozwijamy w tym, gdzie jest nam wygodnie, no to czy my się tak naprawdę rozwijamy, Nie nie? jest Czy mamy. rozwój. To nie jest rozwój, nie? No, to jest często taka iluzja tego, że ja idę do. To totalnie właśnie podziela pracę z seksualnością. To się wydaje, że będzie już przyjemnie i orgazmie i w ogóle. To jest kwestia pierwszych 20 minut rozmowy ze mną i ja już wiem, stara, masz tam dużo wstydu do przepracowania, albo chłopie, potrzebujesz naprawdę ukochać poczucie odrzucenia. Wtedy poczujesz, jaki jesteś kochany. To nie są seksowne rzeczy, nie? Ale totalnie to potwierdza, no. Ale też ludzie, mam takie poczucie, nie za bardzo chcą się skupiać. Dopiero teraz w nas się budzi taka świadomość, że faktycznie ta praca z tożsamością, z tym, kim jestem, kim się mogę stać, jakby, że ja mam wpływ na to, kim jestem i mogę to zmienić, to kim jestem nie jest mi dane na zawsze. I to jest z jednej strony takie mało sexy, no bo wiesz, to nie generuje ci stricte jeden do jeden pieniędzy, że to jest strategia, ją wdrożysz i masz hajsu jak lodu. Ale z drugiej strony ja patrzę na to, że tą pracę, którą ja robię akurat, czy tą pracę, którą ty robisz, to ona się przekłada na wszystkie inne obszary. To są te fundamenty, które potrzebujemy w sobie zbudować, żeby wszystkie inne rzeczy, za które się zabieramy, były z poziomu naszej wewnętrznej sprawczości, naszego kompasu, a nie tego, gdzie chorągiewka zawieje, to ja będę w tamtą stronę. Tą taką rzeczą, którą bym chciała zostawić, która gdzieś czuję, że jest ważna, to jest to, żeby ludzie a priori przyjęli, że nie znają siebie. Nawet jeżeli mają 30, 40, 50 lat, nie znasz siebie. Oj, Znasz jakąś wersję siebie. Znasz tak. wersję, którą wzmacniałaś przez te 20, 30, 50 lat. Mhm. Teraz to nie jesteś ty. Nie? Z całym szacunkiem i z miłością, to nie jest twoje. Jest dużo rzeczy, która w tobie wydaje się, że jest twoja i trzymasz się tego kurczowo, bo, no bo co się wydarzy, gdybym dopuściła do siebie możliwość, że jestem tak naprawdę tym, kim jestem i o wow, to ja noszę jakieś warunkowanie, o wow, to jakieś rzeczy schowałam do cienia, bo musiałam być, bo ktoś potrzebował mnie innej, nie? Bo żeby dostać miłość, bezpieczeństwo, poczucie granic, musiałam schować swoją ekspresję, albo na mnie nie było miejsca, nie? Albo to nie było akceptowalne w społeczeństwie, więc ja nie mogę tego wyrażać. Więc chciałabym, żeby każda osoba, która gdzieś wchodzi w ten rozwój albo jest w tym rozwoju jakiś czas, spojrzała na siebie jak na wersję siebie. Jakąś, którą bardzo długo wzmacniała, którą zna i zadała sobie takie pytanie, czy to, kim teraz jestem, daje mi poczucie szczęścia, czy ja się czuję dobrze ze sobą, czy ja lubię siebie, czy ja jestem w swoim własnym ciele, kiedy się kładę spać, kiedy jestem na co dzień z innymi ludźmi, w relacji ze sobą, czy ja się jaram sobą, czy jestem siebie ciekawa, czy ja lubię spędzać ze sobą czas, czy nie. I czy ja znam siebie tak naprawdę, czy ja znam siebie, ale jakbym miała odpowiedzieć na to pytanie, to okazuje się, że tu mi coś nie pasuje, tu jestem jakaś i tu zaczyna coś wychodzić, więc tak, to jest chyba taka rzecz, która dla mnie jest najważniejsza. My nie znamy siebie i Tak, dokładnie. że każda osoba miała takie poczucie, że to jest taki punkt startowy, to jest ten punkt, kiedy ja nie wiem. Dla mnie ten punkt, kiedy nie wiem, jest najbardziej zajebistym punktem, bo wtedy ja mogę coś zrobić. Nie To wiem, jest kiedy się mega nie niewygodny, upieram. bo tak, Nie, mega ja nie niewygodny. walczę, nie upieram się z tym, że o Boże, tak jest i koniec, tylko zaczynam otwierać się na to, o wow, ja mogę to zacząć zmieniać i wtedy zaczynam szukać narzędzi. Nie ma jednego właściwego narzędzia, nie? Nie ma, że albo, tak jak ty mówisz, ty się zajmujesz hipnozą, ja się zajmuję human design, ktoś astrologią, ktoś access bars, ktoś jeszcze czymś innym i podążamy za tym, do czego nas woła na danym etapie, w danym sezonie, ale jeżeli ja się będę upierała, że ta wersja mnie, którą jestem, jest super zajebista i tutaj w ogóle nie ma nic, to tym bardziej bym powiedziała red flag, nie? Jakby I'm Nie calling tak.
Mnie jeszcze bardzo często właśnie łapię, to już nawet nie jest kwestia tego, czy ja się znam, czy ja czuję się szczęśliwa, czy czuję się spełniona. To jest też często już takie, znowu, te poziomy rozwoju, na których my tutaj pracujemy, no to naprawdę to nie są dla nowicjuszy. To są dla ludzi, którzy już naprawdę przeszli procesy terapeutyczne, przeszli kilka ciemnych nocy duszy i wiedzą, że gówno wiedzą o sobie. I oni już są gotowi na to, żeby też skonfrontować się, gdzie ja na przykład jestem podłym manipulantem. W jakich rejonach ja sobie ustawiałam ludzi na przykład. Poprzez to, a pomimo tego, że sprzedawałam sobie naprawdę ładną historię, że ja im pomagam, że ich trochę ratuję, albo że ja przecież no, chcę dobrze. No kurna, wszyscy chcą dobrze. Naprawdę wszyscy chcą dobrze. Problem w tym, że właśnie, no, czy my znamy tę ukrytą intencję pod tą, którą sobie sprzedajemy i kupimy. I ją na pewno kupimy, bo to jest ładna historia. Ładną historię to się zawsze kupi. Ja nie zapomnę po prostu, jak kiedyś mi się zdarzyło. Znaczy, podjęłam decyzję, nie piję więcej kawy. Ja nie zapomnę tego, jaki mi się po prostu niesamowity. Taka szajba w głowie mi się odpaliła, jakby, bo to była ostatnia używka, z której rezygnowałam w ogóle. Taka naprawdę ostatnia. Przez mój system przeszło chyba wszystko. I kawa to była taki ostatni już bastion, taki już naprawdę będzie wszystko spokojnie. I przyszedł ten dzień, nie będę pić kawy. I pierwsza historia moja to było, do której będę wiedziała, że jest 11. Bo to była moja pora na pierwszą kawę. I musiałam wejść w negocjacje ze sobą, jakby przecież są zegary, ja mogę spojrzeć w dół komputera. Mogę sprawdzić smartfona, mogę kupić sobie zegarek, jakby hello. I druga próba była dokładnie taka sama. A 13? Jakby mózg, dopiero co ci to powiedziałam. Ale potem to już weszło na tory takie uwodzące. To jest marketing, który często już kupujemy. Ale ten rytuał, ten zapach, to przecież to jest część dnia i przyjemność w tym, no nie? Ja miałam takie, ja pierdolę, co, jakiego ja mam marketingowca w ogóle? Mówię, no nie, mogę przecież sobie zaparzyć zioła. Mogę sobie, nie wiem, wykształcić inny rytuał. Ja nie muszę przy kawie tam przeglądać Facebooka. Kolejny argument, bo to tak się ciągnęło i to tak naprawdę wszystko w nanosekundę oczywiście, ale to naprawdę spadało na mnie tak dosyć mocno. Było, już był na strachu taki. Jezu, to co ty będziesz piła? I musiałam sobie wynegocjować dalej. Wodę, zioła, soki, hello. A jak ktoś cię zaprosi na kawę, to co ty powiesz? Przecież zranisz tym kogoś. I tu już był taki social pressure, nie? Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Ja mówię naprawdę prosty przykład. Ja mówię naprawdę prosty przykład. To nie jest duża rzecz, jakby, że, bo niektórzy piją kawę, niektórzy nie. To jest nic. Ale to samo przekłada się na wszystkie inne rejony życia i te ogromne też, jak ja wybieram relacje, jak ja się stawiam do relacji, jak ja się stawiam do swojego rozwoju, do swojego ciała, do swojego umysłu. Czy ja znam moje motywy w ogóle? Co ja sobie kupuję za historię, które usprawiedliwiają niektóre moje działania? Bo zawsze jest usprawiedliwienie. Tak. Zawsze jest racjonalizacja, nie? I to, co mi się bardzo podoba w Human Design, to ci pokażę, jest tak, nie? Sorry, ale jest no. Znaczy, O, stara, nie wiem, co sobie kupiłaś za historię, ale zobacz, jest tak, nie? jesteśmy przywiązani do tych historii, nie? Bo je tyle lat wzmacniasz, że no, skoro ja jestem ze sobą 24 na 7 w swojej głowie, no to tu się kurwa nie może mylić, nie? I chyba więcej Oczywiście. tu naprawdę nie słyszałam, bo to, że ja mam jakąś myśl. To wcale nie oznacza, że ta myśl jest prawdą. Co więcej, to wcale nie Nie oznacza, że jest ta myśl jest moja, nie? mną. To jest też kwestia tego, że tu trzeba sobie zobaczyć, jaką historię sobie opowiadamy, jakie w ogóle mamy definicje pewnych rzeczy i czy te definicje są nasze, czy czyjeś tak samo, czy wartości, które wyznajemy, są nasze, czy wchłonięte przez, nie, kogoś i gdzie Dokładnie. się próbujemy dopasować. I human design jakby z tej perspektywy mojej też pozwala zwracać właśnie uwagę na ten mechanizm, który jest najczęstszy, czyli na sabotaż. Ale też pokazuje korową ranę i też pokazuje tą rodową, którą niesiemy, pokazuje nasze największe lęki. Więc ja wybrałam sobie taką drogę, która trochę zatrzęsie tym środowiskiem, bo to nie jest tylko takie miłe, pluszowe i przyjemne, ale z drugiej strony myślę sobie, że tak samo jak jest u ciebie, no nikt nie pracuje z tobą czy ze mną, bo chce jojania i plasterka w minionki na ranę, nie? To jakby nie o to chodzi i takich osób jest pełno i każdy sobie znajdzie miejsce.
ale jeżeli ktoś przychodzi do ciebie lub przychodzi do mnie, to przychodzi po prawdę, przychodzi po to, co Nie jest tak, cudowne, nie chodzi po tak. to, I, tak. żeby I to zobacz, jak wiedzieć. ją współtworzyłaś, nie? Zobacz, jak ją współtworzyłeś, nie? Tu jest trochę coś, czego wyparłaś lub wyparłeś, a Gdzie prawda jest sobie taka, ściemniasz, nie? tak, jest w tym twój udział. Za to możesz mieć odpowiedzialność, wtedy to się zmieni, ale to jest totalnie, to jest mega ważne. Cieszę się, że to powiedziałaś właśnie, żeby tak zagłębić się w siebie i zredefiniować, co ja myślę o tym, co ja czuję o tamtym. Mało tego, czy to, co ja myślę dzisiaj o tym, to jutro też tak będę myśleć? Czy jak ja o tym myślę, gdy ja jestem na przykład w kryzysie? I co tu jest prawdą? Nie, bo jakkolwiek to brzmi, prawda jest taka, że prawdy to nie ma. Zależy naprawdę, to jest trochę jak tyłek, nie? Każdy ma swój. To nie znaczy, że jakby nie należy jej poszukiwać. To znaczy, że ona naprawdę jest wartością zmienną i tam jest wiele czynników, które się na nią składają. Stan emocjonalny, czy potrzeby są akurat spełnione, czy nie. Poziom samoświadomości, środowisko, w jakim przebywam, co ja absorbuję z zewnątrz, czy to jest mój głos, czy nie. To jest naprawdę bardzo dużo elementów w tym. Ale cieszę się po prostu. Ta rozmowa bardzo fajnie płynie, więc mega Tak, cieszę. tak w ogóle, żeby sobie zobaczyć, że ja też mogę to zmienić, nie? Że jeżeli dzisiaj mam takie zdanie, to czy ja za tydzień będę je miała, ja muszę się go trzymać, bo coś się wydarzy, coś wybuchnie, nie? Ktoś mnie ukara, jak zmienię zdanie, że my jesteśmy bardzo plastyczni, tylko po tym 25 roku życia, kiedy już te struktury nasze umysłowe się kształtują, to jest z tym trochę trudniej, ta elastyczność jest mniejsza, to nie jest niemożliwe, bo nowe przekonania sobie możemy całe życie wykształcać, nie? Tylko ta praca z tym, to jest przez powtarzanie, więc jeżeli ja tyle lat powtarzałam coś, teraz chcę sobie zakorzenić nową wersję siebie, to znowu przez powtarzanie ja będę mogła sobie robić te porządki, nie? Trening. To jest Tylko, jak że trening. ludzie mają tak, że o, jak jestem taka i podjęłam taką decyzję, to już nie mogę jej zmienić. Come on. No, albo dlaczego, jeśli ja chcę się zmienić, to nie mogę, nie? Skoro chciałabym i próbuję. Tak bardzo chcę, nie? No właśnie, tak bardzo chcę. No to no dostajesz dokładnie to, czego chcesz. Chcenie, nie? Problem jest też taki, że ktoś dodaje sobie, wiesz, dwa, trzy nowe słowa do słownika i ma wrażenie, że jest oświecone, nie? Że o, jak już poznałam takie super fancy, mądre, duże słowa, to teraz ja wiem, no okej, tylko czy ja to ucieleśniam, tylko czy ja tym żyję, tylko czy Właśnie. jestem świadectwem tego, czy ja przetestowałam na sobie, co to znaczy i ja mówię z doświadczenia, czy ja mówię wiesz, ze słownika, nie? Albo ze strony, Tak. którą przeczytałam i teraz I know, nie? No nie. Wiesz, czasami rozmawiam z moimi klientami właśnie, nie, no ale co z tego, że ty jesteś taka świadoma albo świadomy, jakby, co z tego? Co z tego, że znasz swoje potrzeby? Co z tego, że wiesz, gdzie chcesz być albo kim chcesz być? Co to gówno znaczy? Pokaż mi, jak to robisz. A powiem ci, ile dla ciebie znaczy ta twoja świadomość. Bo to dopiero w działaniu to się wyraża. Ja też lubię, jako nastolatka w ogóle sformułowałam taką myśl, z której jestem bardzo dumna do dziś. Tak przewrotnie trochę, że Bóg i miłość to takie same rzeczowniki i po prostu wymagają dowodów. Jedno i drugie wymaga dowodów. Ja byłam bardzo w ogóle tak, przeglądając swoje stare pamiętniki, kurczę, jakie zrobiłam takie bystre rzeczy czasami na biznes, że aż mnie tak wow, nie? W ogóle takie coś wypadło z 14-latki, no ale okej. No mniejsza, w każdym razie coś w tym jest, bo miłość w relacji na przykład, miłość do swojego ciała, miłość do siebie. Co z tego, że powtarzam sobie, kocham się, akceptuję się i kocham i w ogóle, i że kocham ciebie i w ogóle. Co z tego? Jeżeli za tym nie idzie czyn, który to słowo potwierdza, to słowo nic nie znaczy. I to słowo może być formowane na pustej myśli, bo chciałabym, albo bo chciałbym, albo chcę tak wierzyć, że tak jest. No tak, no i też I to już jest sama ta historia, nie? trzeba pamiętać o tym, że nasz mózg, nie? To nie jest taka część nas, która chce naszego szczęścia. My mamy przetrwać. Tak, dokładnie, I to dokładnie tak. jest to, co my często gdzieś sobie podkładamy, że ja przecież chcę dla siebie dobrze. Ty masz mechanizmy, które mają cię trzymać w homeostazie, w tym, co znasz jako bezpieczne, tym, jak się ukształtował twój układ nerwowy, tym, co znasz jako bezpieczne. Zawalne. Ale to nie jest to samo. I dlatego ludzie mają dużo naładowane w głowie i kiedy próbują coś przeskoczyć, czy być kimś innym, czy robić coś innego, to mają całą armię rzeczy, która ich chroni. To są dobre części, bo cień nie jest z natury zły.
To są rzeczy, które są dobre, które mają nas za zadanie ochronić. Tylko Tak. jeżeli ja nie będę chciała, a masa ludzi nie chce spojrzeć tam, gdzie trzeba w końcu spojrzeć i skonfrontować się z tym, co nie jest wygodne, no to są ludzie, którzy będą w kółko mielić to samo. Jest takie poczucie, czemu się nic nie zmienia, czemu, i zadawać pytanie, jak, a to nie jest dobre pytanie. Nie, to jest chujowe pytanie generalnie, bo znowu ono prowadzi do tego, co, no, o czym wspomniałam wcześniej, to jest ta intelektualizacja, a rozum jest w pewnym momencie, sorry, ale najlepszym i najskuteczniejszym systemem wyparcia, a wypieramy nie tylko jakieś emocje, które są nieprzyjemne, wypieramy swój potencjał, wypieramy swoje najwyższe dobro, wypieramy siebie innych po przejściu jakiegoś rozwoju, po to właśnie, żeby utrzymać status quo. I te pytania, no ale jak, one nie prowadzą do niczego, jeżeli tak naprawdę w pewnej chwili po prostu nie postawi się na wejście w coś i sprawdzenie, i potem można powiedzieć wstecz, zrobiłam to tak. Ja zawsze mam tak, jak mnie klientka pyta jak, to odbijam to, jak myślisz? Jak ty myślisz? Nie? Co ty o tym myślisz? Czego ty chcesz spróbować? I jest takie, ja? Co myślę? O, ale jak, że ty mi nie dasz instrukcji? Mówię, no nie. Fajnie by było, byśmy mieli manual trochę tego, jak się przemieszczać przez to, ale jeżeli ty nie jesteś sobą zajarana i nie jesteś ciekawa swojego wewnętrznego świata, to nie widzę, żeby to poszło dalej, nie? Bo umysł nas doprowadzi do jakiegoś momentu i dalej już będzie trudno realizować to, co chcemy, nie? Bez dołączenia do tego jakiegoś elementu pracy, która jest półprzyjemna często i surowa, ale... Nie, ona jest potworna, nie oszukujmy się, no bo umysł też, jedną z naprawdę podstawowych zadań umysłu to jest utrzymać wizerunek osoby dobrej. O tak. Nie? A najłatwiej jest utrzymać wizerunek osoby dobrej poprzez bycie miłym. I no właśnie, no i to już wjeżdża w manipulację. To jest tak subtelne, tak delikatne, ale to jest historyjka, którą się kupimy. I umysł zawsze pokaże jakieś fajne, legitne argumenty i usprawiedliwienia na coś. Zawsze znajdzie i zawsze to będziemy kupować. Tak. I naprawdę to nie jest proste, żeby dopytywać się siebie albo mieć kogoś przed sobą, kto zadaje te pytania i przed tą osobą powiedzieć, przyznać, kurde, ja nie do końca na przykład robiłam to, żeby to, no ja nie pytałam na przykład innych o zdanie. Albo poszłam, no to jest moja historia, to jest kawałek mojej historii, poszłam z nim do łóżka i wyszłam z założenia, że on chce tego i tego i tego. Ja widziałam w pornolach, jak one to lubią, no to on pewnie też to lubi, no to ja to robiłam, nie? No i pytanie, a pytałam go o zdanie, co on lubi w ogóle, co on by chciał? Czy on wie, że ja w tym momencie używam mojego ciała, inwestując w relacje, nie pytając go nawet o zdanie ani o zgodę? Czy on wie, że ja w tym momencie uprawiam naprawdę jeden z najbardziej narcystycznych aspektów, czyli po prostu chamską manipulację? I jak mi z tym jest, że ja jestem chamską manipulantką w tej chwili? O ile inaczej by było, co już na przyszłość zaczęłam robić. Ej, wydaje mi się, że mógłbyś to robić tak, ale to jest jak lubisz. Komunikacja, nie? Dokładnie tak, komunikacja. I to już jest, to zawiera do relacji. To już zawiera do sytuacji we dwoje, a my budujemy relacje na domysłach, a potem mamy pretensje do drugiej osoby, że nie zauważyła, ile myśmy poświęcili. No to, a to już znowu, to są te historie i to wynika poniekąd też w jakimś stopniu z tej naturalnej potrzeby umysłowej. To jest też symptom przetrwania, tak? Utrzymanie status quo. Żebyśmy byli postrzegani jako dobrzy. O tak. Najłatwiej no to być miłym, ale miły nie zawsze znaczy dobry. No tak, i za wszelką cenę będę się starała trzymać ten wizerunek, bo co by się wydarzyło, gdybym musiała go puścić, nie? Gdybym wybrała. Że dużo ludzi nie czuje, że ma wybór, tylko czuje, że tak jest i kropka, taka jestem. No właśnie. Tak mówiłam, tak mam. Nie? Coś się działo, czy w jakiejś relacji z kimś bliskim, czy z jakąś przyjaciółką. Taka jestem, tak mam. I teraz dopiero z perspektywy... Albo nawet, jak rozmawiam z niektórymi ludźmi i padają takie generalizacje, no bo wiesz, no bo kobiety generalnie mają tak, no bo faceci są tacy i w ogóle. Nie, mówisz ze swojego punktu widzenia. To nie jest historia kobiety, mężczyźni, to jest, co ty mówisz w tym momencie o tym, co ty myślisz. Czasem to ich obraża, ale to trzeba usłyszeć, co ty robisz, nie? W co ładujesz swoją energię.
No tak, bo my mamy projektor, który jak rzuca jakiś obraz, ale i wszyscy mamy, jakby żyjemy w tym samym świecie, nie? Mamy te same realia polskie, mówiąc o naszym kraju. Ale każda z osób patrzy na to inaczej. Jedna zobaczy podatki, kary, utrudnienie wkurzającego szefa, a druga zobaczy, że jest pięknie, że mogę wyjść na spacer, że mogę się sobą zaopiekować, że mogę sobie zadać takie pytanie. I to czasami jest, wiesz, w bloku drzwi w drzwi. Jedna osoba rzuca taki obraz, bo ten zewnętrzny obraz jest odbiciem tego, co w środku, a druga rzuci zupełnie inny. I teraz to, kim się otaczam, jaki to ma wpływ, to, co było w przeszłości, to jest jedno. Ale teraz, jak ja zacznę świadomie zadawać sobie pewne pytania i zobaczyć, o, czy ludzie, którymi się otaczam, oni powodują, że ja wzrastam, czy oni mnie ciągną w dół, a ja się trzymam ich, dlatego że no tak się przyzwyczaiłam. Samotności. Na przykład. Bo to znam. Albo naprawdę, bo nie wiem, co jest z drugiej strony, a to przynajmniej znam. No ale to już jest znowu, to są ludzkie wybory. Ja też tam byłam i też przebywałam w różnych środowiskach. Z lęku o to, że no ale co jest innego? Bo nic innego nie znam. Tego się boimy, nie? No Że właśnie, ja boimy się tego wejść właśnie. w to, czego nie wiem i muszę być głupia. To Tak. jest takie, Duże. ja okazuje się, że ja mogę nie wiedzieć. I okazuje się, że masa ludzi, których mam dookoła, i ja przyjąłam takie założenie, że żeby zobaczyć cienie, załóż, że wszyscy kłamią, nie? Jakby ludzie ściemniają po prostu. I jaki obraz ludzie kreują tego, co gdzieś robią w swoim życiu, jak oni są, jak się komunikują, wiesz, co osiągnęli. I teraz ja to konfrontuję trochę z tym, że okej, ja się otaczam tym i chłonę to, ale czy ja to przyjmuję za jedyną prawdę, czy ja muszę być pewna tego, jak mogę spojrzeć na to z szerszej perspektywy, bo w moim przypadku tak długo, jak ja byłam na siłę pewna i próbowałam coś na logikę rozkminić i to musiało mieć sens, to kręciłam się w kółko. Cały czas mieliłam to samo. I w momencie, w którym przyjęłam, że wow, jakby to, co ja widzę na zewnątrz, to jest moja projekcja i ja mogę ją zmienić, nie? Zamiast lśnienia mogę sobie puścić Pocahontas. I się okazuje, że wow, jakby to jest to ta sama ja, a jednak inna i to jest inna bajka zupełnie, którą oglądam, to jakby ile tu się rzeczy odblokowuje. Tak, I dokładnie. my siebie po prostu nie znamy. I teraz jeżeli ja obcuję z innymi ludźmi i mam takich ludzi, którzy nie są wspierający albo którzy manipulują i ja nie jestem na to uwrażliwiona i tego nie widzę, ale jak mam to nie widzę, zobaczyć? jak jestem wyczerpana między innymi też, nie? Bo to się objawia w ten sposób. To też jak to na mnie wpływa, więc tu jest w ogóle wiele warstw w tym, żeby sobie zwracać uwagę na to, że my żyjemy w jakimś świecie, ale to też jest świat pełen projekcji, pełen czasami kłamstw, manipulacji, tego, że masa ludzi nie jest świadoma, oni się nie przebudzą w tym życiu, oni wybierają się nie rozwijać, po prostu. I teraz ja, obcując masą randomowych ludzi, napotykając ich na swojej drodze, mogę albo wtapiać się w ten tłum, albo, jeżeli czuję to wewnętrzne wołanie, to zacząć szukać. Jakkolwiek, każdy od czegoś zaczął. To nie jest, że jest jedna droga, że musisz iść w hipnozę, albo tylko w human design, albo tylko w to, bo nie, to jest oczywiście, nie. Oczywiście. ograniczające, nie? Więc czego ja bym chciała spróbować i zacząć szukać, czytać, oglądać, nie wiem, zmieniać, robić, wdrażać cokolwiek, szukać. I dla mnie ta ciekawość to było coś takiego, co zawsze by mnie było i prędzej czy później ja lądowałam dokładnie w tym miejscu, w którym potrzebowałam się znaleźć. Nie dlatego, że sobie to wykminiłam, tylko dlatego, że nawet jeżeli tego nie czułam jeszcze, bo byłam odcięta od tego ciała, to ja zawsze miałam takie poczucie, ja jestem najważniejsza dla siebie i teraz gdzie ja mogę jeszcze bardziej być siebie ciekawa? Nie, gdzie ja jeszcze mogę popatrzeć, poszukać, co mogę tryknąć i gdzie mnie to życie chce zaprowadzić? Nie, na co ja się mogę otworzyć? Bo jak ja mam klapki na oczach i patrzę na to, że tak to wygląda, koniec, to dokładnie to zobaczę, bo mózg będzie szukał potwierdzeń twojej historii. Zawsze znajdzie, nie? To jest to. To jest w ogóle turbo ciekawe. Mózg ludzki, w ogóle to myślenie, funkcjonowanie, no bo sam umysł też nie chcemy go deprecjonować, on jest zajebisty. No, oczywiście, no co nam zbuduje strukturę, w której możemy realizować właśnie ten swój niesamowity, nieograniczony potencjał do czasu, kiedy aż on zaczyna przerastać tę strukturę, ją wtedy trzeba zburzyć, poszerzyć.
I na tym to polega generalnie. Natomiast taka analogia, jaka mi się tutaj rodzi, to są mandale. Tak jak mnisi buddyjscy budują mandale, tak jak je usypują z piasku czy malują, no to do momentu, kiedy ona jest skończona, no to ona się robi. Jest skończona, to trzeba zniszczyć. I budujesz od nowa. Budujesz nowe. I z rozwojem jest dokładnie tak samo. Po to się budujemy, po to się zmieniamy, żeby to zniszczyć i rozwinąć się potem inaczej, z bardzo dużym poziomem akceptacji i bezwarunkowej miłości, że to jest też absurdalne, że żyjemy w czasach, w których do miłości trzeba dodać bezwarunkowa w ogóle, o czym to mówi, no nie? No ale na potrzeby dyskursu, z akceptacją i miłością właśnie do siebie przyjąć, że my i tak gówno wiemy i więcej się nie dowiemy niż dowiemy. Jedyne co robimy, no to właśnie tak szukać tego swojego wewnętrznego kompasu i sprawdzać, co w tym wszystkim jest jakby dla mnie, bo paradoksalnie to, co jest dla mnie, służy innym ludziom. I to uszczęśliwia innych, kiedy widzą ludzi, którzy są spójni, którzy właśnie mają ten swój wewnętrzny kompas, to swoje prowadzenie i kierują się tym swoim wewnętrznym głosem i mogą stanowić jakiś przykład. I oni, paradoksalnie, będąc takimi egoistami, są najlepszymi altruistami. Ale znowu, trochę tak jak zanim się jeszcze połączyłyśmy już na nagrywaniu, to jest ta umiejętność nawigowania po paradoksach, gdzie no ja nie chcę być egoistką, więc będę altruistką. Jak się wybiera typowo, ja chcę się poświęcać dla ludzi, jakby, albo postawię innych przed siebie, no to sorry, ale to jest ultra egoistyczne. I tu ten paradoks tak naprawdę, my stawiając się po jednej ze stron, wypieramy to drugie, stąd narodził się cień, z którym ty pracujesz, z którym ja pracuję. A paradoks polega na tym, żeby rozejrzeć się po nim i czego ja w tym momencie trochę bardziej potrzebuję. Czy teraz potrzebuję trochę się wycofać i odpocząć i poczuć się bezpiecznie, czy z kolei mi już jest na tyle bezpiecznie, że robi mi się nudno? I może jednak potrzebuję zburzyć ten swój zameczek z piasku i iść w stronę rozwoju. I nie wiem, co mnie to zaprowadzi, ale idę w stronę rozwoju i jednocześnie dbam, żeby czuć się bezpiecznie wtedy, żeby zapewnić sobie podstawowe potrzeby i dbać o swoje zasoby i potem ruszyć dalej, napełniona właśnie, że trochę się przecioram tym. To jest ta umiejętna właśnie taka, to jest flow w moim odczuciu. To jest właśnie flow. Ale jak tylko się zapętlimy w jedną ze stron, sorry, no to jest bezruch, a wszechświat się rusza, rozwija, podlega ekspansji ciągłej, pulsuje. Bezruch oznacza po prostu śmierć, dekompozycję. Taka jedna rzecz wtrącę, że my bardzo często mamy wrażenie, że inni ogarniają bardziej niż my sami, nie? Że nasi rodzice ogarniali, a my w ich wieku mamy takie poczucie, mam 30 i jeżeli oni ogarniali jak ja teraz, to wow, to niezła ściema, nie? I tu ręka do góry, kto nie był tam, gdzie się skonfrontował z tym, że jednak nasi rodzice to oni dobrze grali to, że ogarniają często, czy w ogóle ludzie grają, mają maski, tego, że oni dobrze potrafią w to życie, nie? Tak mówiąc kolokwialnie. Prawda jest taka, że każdy z nas jest na swojej drodze i bardzo często nie mamy pojęcia, co robimy. Jeżeli ktoś mi mówi, że on dokładnie wie wszystko i dokąd idzie i kim będzie, i to jest red flag totalny, bo Ktoś mi mówi, no ale ja się znam. Jakby, no nie wiem, wydaje mi się, że można tak powiedzieć. Nie wiem, jak już jesteś na łożu śmierci i naprawdę przeżyłaś wszystko. ja gdzieś czytałam ostatnio, gdzieś w komentarzach ktoś napisał pod jakimś filmem, już nie pamiętam jakim, ja nie mam ego. No to... Zaczynając ja. pożycz. Prawda, nie po prostu. Nie? Bo my, nawet osoby, które są o wiele dalej, nie? Jak oglądają to osoby, które są gdzieś na początku, czy w ogóle zaczynają, te tematy są nowe, to żeby też było takie poczucie, że to, że my rozmawiamy o takich rzeczach i że nam to przychodzi z jakąś łatwością i mamy swoje historie i swoje doświadczenia, to po pierwsze, nadal wpadamy w te pułapki, tylko Oj, krócej nam tak. zajmuje reakcja. Ten czas reakcji jest krótszy i po prostu widzimy tą ścieżkę szybciej. Tak. Ale my też mamy takie, myślę, że się zgodzisz, że też nie ogarniamy. To nie jest tak, że dochodzisz do jakiegoś punktu i Nie. po prostu wszystko już wiesz, ogarniasz, popełniasz błędów. Ja Absolutnie. masę rzeczy, których nie wiem, które odkrywam, masę rzeczy, która gdzieś do mnie wraca, których się dowiaduję o sobie.
Więc to, że my jesteśmy w tym punkcie i rozmawiamy na takie tematy, to wcale nie sprawia, że my wiemy więcej. Po prostu mamy Nie, może ja wręcz powiedziałabym, odkąd zaczęłam faktycznie się lepiej poznawać i przyjęłam pewne jakieś i ciężkie prawdy swoje, ale też naprawdę bardzo szeroki potencjał, który gdzieś tam miałam w sobie. Ja naprawdę bardzo często z rozbawieniem niemalże powtarzam, ja gówno wiem i ja gówno rozumiem. I to jest jedyny punkt, z którego mogę się czegoś dowiedzieć, bo ja wtedy mogę po prostu zadać pytanie, to co dalej? W którą stronę? I nie zakładam, że wiem i nie robię tego. Po prostu obserwuję i zadaję pytania. I to jest to coś, co jest źródłem największej mądrości tak naprawdę. To jest ta pokora przyznania, że no nie wiem i nie potrafię. I nawet nie wiem, czego nie wiem. Bo Czasem tak. to jest w ogóle, tego to tyle, ile my się tam, ile my wiemy, to jest naprawdę, to jest tak małe, że to jest nieskończenie małe. Ile wiemy, że nie wiemy, to jest też bardzo małe. A my nawet nie wiemy, czego nie wiemy, a to jest ogromne i to jest bezsprzecznie największe. I ja wątpię. Jaki byłby fan, jakbyśmy wiedzieli wszystko też, nie? Totalnie, no. Ale nam się wydaje, że wiemy, nie? To jest takie po prostu, ja pierdzielę, to jest szok. No no tylko też dlatego... pytanie, co z tą wiedzą robisz? Dokładnie. I to trochę potwierdza to, o czym wspomniałam właśnie. Ile jest warta ta twoja świadomość? Jakie działanie za nią idzie? I czy twoje działanie rzeczywiście potwierdza to, co ty myślisz, że ty wiesz? Bo to by się może wydawać, bo masz usprawiedliwienia, bo masz swoją historię, ale niekoniecznie. Anyway, Paulina, wiesz co, kręci mi się teraz takie, jakie pytanie chciałabyś, żebym ci zadała, a nie zadałam? Co chciałabyś powiedzieć, czym chciałabyś się podzielić jeszcze? Powiem ci, że ta rozmowa nam popłynęła w takie tematy, które, tak jak wcześniej wspomniałaś, w tak fajne strony. I ja tak czuję to pytanie teraz, które mi powiedziałaś, że mam takie silne poczucie, że wszystko to, o co miałaś mnie zapytać, czy to, co miało się pojawić, to się pojawiło. I chciałabym zostać w takim zaufaniu do tego, że to, co w tej rozmowie ja powiedziałam, co ja do niej wniosłam, co ty do niej wniosłaś, co się narodziło gdzieś z naszej wspólnego naszego zetknięcia energii, to dokładnie to miało wybrzmieć dzisiaj. Więc ja gdzieś też w dobie tego, że jednak jest każdy z nas jest na swojej drodze i dopóki ja nie zaufam, że na niej jestem, to też się nie otworzę trochę na ten potencjał, który ta droga dla mnie ma. I to jest dla mnie trochę otwarte zakończenie w ten sposób. Ja ufam, że wszystko to, co miało się wydarzyć, wydarzyło się dla nas dzisiaj i dla tych osób, i te osoby, które mają to zobaczyć, to zobaczą. Może teraz, może za pół roku, może za 2 lata, może jutro, może za godzinę, nie? Jak będzie ten film już opublikowany. Więc to jest taka zwrotna odpowiedź, ale jednak najbardziej ją czuję. Okej, to bardzo się cieszę i dziękuję ci w ogóle, że potwierdzasz swoją postawą to coś, co jest też moim takim, moim, że mówię to, co czuję, bo okazuje się, że to, co ja czuję, a wiem z odczytu z tobą, to jest dokładnie tym, co jest to najmądrzejsze dla mnie. Ale było gdzieś przeze mnie wyparte, no bo moja intuicja jakkolwiek jest wielka i naprawdę, ja naprawdę czuję ludzi za nim, oni się czują. Ta intuicja była przykryta uwarunkowaniem, które w nie wątpiło. Więc kochani, mam nadzieję, że tak jak i my, tak i wy mieliście fun ze słuchania tej rozmowy, że wam również pootwierały się jakieś właśnie takie nowe drzwiczki w autopercepcji, w postrzeganiu też czynników zewnętrznych. Z dopytywaniem się siebie mam nadzieję, że te rzeczy, które mówiłyśmy właśnie, kim ja jestem, co jest moje, czy to, co ja sobie powtarzam, to faktycznie to jest moje, czy to jest jakaś historia w zasadzie, a jaka jest moja motywacja pod tą motywacją, która mnie gna. Mam nadzieję, że zabierzecie to ze sobą, bo to są ultra fajne, rozwojowe rzeczy i my to wprowadzamy na procesach naprawdę głębokiej pracy z podświadomością, ale każdy może to zrobić na przykład za pomocą journalingu, czy w medytacji, sam ze sobą po prostu i to nie kosztuje nic, więc po prostu bierzcie, czerpcie, skorzystajcie. Ja was bardzo zapraszam do współpracy z Pauliną. Ja skorzystałam z jej procesów i wykupiłam chyba wszystkie możliwe tak naprawdę odczyty. Ultra mi to pomogło, miałam z tego naprawdę bardzo fajny czas, więc w opisie filmu będzie kontakt do Pauliny, jej Instagram. Paulina, czy jest coś jeszcze, co miałabym załączyć w opisie?
poza Nie, twoimi planami. czuję, że nie rób to, do czego cię woła twoja intuicja i wiem, że zrobisz to dobrze. I ja też pracując z tobą jako twoja klientka, też chcę, żeby te osoby, które to oglądają, czuły się zaproszone do twojej pracy, nie? Żeby jednak się skonfrontować też z tą stroną swojej seksualności, swojej kobiecości. Tego, o czym tak mało rozmawiamy, czego tak mało mamy świadomość często, a co jest naprawdę ważne. Więc ja zapraszam ciebie, jakby zapraszam ciebie, osoby, które słuchasz, do pracy z Sabiną i do pracy ze mną. Sabina zaprasza do pracy ze mną i do pracy z sobą i wszyscy zapraszamy siebie i też wybierajcie takie formy pracy, takie osoby, które wam rezonują, gdzie wy czujecie się wołane, gdzie czujecie energetykę tej drugiej strony. Nawet jeżeli nie wiecie, co to jest, to wybierajcie to, do czego was woła. To naprawdę nie może się mylić i jeżeli nawet to nie będzie to doświadczenie, którego na teraz potrzebujecie, to ja zawsze myślę sobie o tym w ten sposób. To, co przerabiam teraz, to, z kim pracuję teraz, to, co robię w tym momencie, to nie ma mi zaprocentować koniecznie tu. To jest na za rok, na za pół roku, na za 2 lata. Dokładnie A tak. my widzimy, że to jest tylko praca na teraz. Ja z tej pracy, którą my zrobiłyśmy, mimo że ona była już jakiś spory czas temu, cały czas z tego korzystam, cały czas do tego wracam. Dziękuję, że to mówisz. I to nie było dla mnie tylko na wtedy, nie? Ja czasami też mam taką małą Sabinę, która mi tutaj mówi, Nie, więc to jest fajne, żeby też popatrzeć na to w ten sposób i trochę z jednej strony być w tym rozwoju, ale z drugiej dać sobie luz, nie? Że trochę się odczepić od siebie, puścić się trochę w to i zobaczyć. Bo ja też pamiętam, że jak ta praca z tobą, jak ja się decydowałam na to, to też było edgy, nie? Takie, nie, że No. ktoś konfrontuje mnie z takimi Oj, rzeczami, tak. że takie, więc będziemy o tym rozmawiać, Boże, nie? Nie, ja nie chcę. I teraz jak sobie nawet, wiesz, wracam do tych nagrań, czy gdzieś mi się to odtwarza, to też widzę ten progres, ale to na każdym etapie gdzieś potrzebujemy czegoś, żeby to przepracować, czasem sami, czasem z kimś. Tak, dokładnie. Myślę, że to bym zostawiła a propos też tego, że bardzo rezonuje ze mną, co ty wnosisz do świata i każda z nas pracuje na głębokim poziomie, każda z nas trochę inną metodą gdzieś się tu uzupełniamy, ale z drugiej strony każda z nas ma swoją indywidualną energię i osobowość, nie swoją egzotykę, którą wnosi. I teraz piękne jest to, że ta osoba po drugiej stronie, ona zyskuje dostęp do tego, że o wow, że ja nie jestem tylko skazana na to, co mam tutaj, tylko mam taką opcję, nie? Że tu nie ma rywalizacji, nie ma, że idź tu, bo to jest, że to jest konieczne, albo tu musisz iść tą drogą. Nie, jakby w naszej rozmowie nie ma czegoś takiego, że to jest jedyne słuszne, bo obie wiemy, że to nie jest prawda. I każdy, tak jak my wybieramy i pracowałyśmy ze sobą nawzajem i czerpałyśmy z tego jako klient też i jako osoba, która prowadzi w jedną i w drugą stronę, tak samo życzę każdej osobie, żeby na tej drodze tego poznawania siebie kierowała się tą ciekawością i tak patrzyła z tego punktu, od kogo ja chcę się uczyć i żeby też uczyć się od osób, które czuję, że wyczuwam, widzę, gdzieś mam takie poczucie, że one jednak robią, żyją tym, czego uczą. Tak. Nie? I to jest takie bardziej też zwracanie uwagi na ten świadomy rozwój. Tak. Na Działanie to, że potwierdza tę świadomość właśnie. ja mogę wybrać, żeby popracować sobie z tym, ale to też nie oznacza, że jeżeli ktoś na przykład popracuje sobie z human designem, może potem pracować z hipnozą, albo w ogóle z tymi tematami, które ty masz, albo z astro, albo z reiki. Niby nie ma jednej złotej Tak. drogi do Tak, ja celu. już testowałam tyle po prostu i każda mnie wzbogaciła o coś nowego, więc to po prostu no, rozwijajmy się i bawmy się tym po prostu, nie sprawdzajmy. No, to jest takie fajne, żeby wejść w to z ciekawością. No, ja w każdym razie, Paulina, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Ona była taka naprawdę fajna, taka była w tym super wymiana i cieszę się właśnie, że się zgodziłaś na ten odcinek. Bardzo Ci dziękuję. I no, kochani, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie. Może są jakieś tematy, które mogłybyśmy w przyszłości jeszcze wspólnie jakoś rozwinąć, jeżeli to was jakoś chwyciło. No, będę po prostu też ciekawa was. No i też, tak jak wspomniałam jeszcze raz, wbijajcie do Pauliny. Treści, które ona zamieszcza, są też naprawdę bardzo fajne i głębokie. Tam nie ma bullshitu, więc to jest naprawdę bardzo fajne. I no cóż. Dziękuję Ci jeszcze raz, Paulino.
I ja życzę Wam wszystkim, jak zawsze, mniamośności i soczystości. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję za zaproszenie. Ściskam.